Witam serdecznie. Poprzednim razem, gdy omawiałem przykłady wzmacniacza OTL amerykański i radziecki, wspomniałem, że przedstawię wzmacniacz OTL autorstwa Alana Kimela. Na końcu artykułu możemy przeczytać, że osoby prywatne mogą budować ten projekt na własny użytek, ale jeżeli chce się użyć tego zastrzeżonego projektu do celów komercyjnych, należy skontaktować się z panem Alanem Kimelem w sprawie licencji która obejmuje konsultacje, ulepszenia i aktualizacje oraz nie tylko Poza tym, wszystkich chętnych do zrobienia tego wzmacniacza, przestrzegam, że on będzie bardzo drogi. A poza tym, praca z lampami jest niebezpieczna. Zasilacze zachowują wysokie napięcie nawet po wyłączeniu prądu, w związku z tym wymagana jest wiedza, jak należy z lampami pracować. Czytając artykuł, możemy dowiedzieć się, że wzmacniacze lampowe z wyjściami sprzężonymi przez transformator mogą brzmieć świetnie zazwyczaj lepiej niż wzmacniacze półprzewodnikowe, które nie wymagają transformatora wyjściowego. Możliwe jest również wykonanie wzmacniacza lampowych bez transformatora wyjściowego w skrócie OTL, które też mogą brzmieć świetnie. Dla części z Was, którzy posiadają mało wydajne systemy głośnikowe, z którymi po prostu nie mogą się rozstać, np. elektrostaty to jest to projekt, przy którym można się rozgrzać. Najwcześniejszy komercyjny wzmacniacz OTL został wyprodukowany przez firmę Stevens Manufacturing Company. Ich OTL korzystał z lamp 2A3. Główną wadą tego projektu było to, że wymagał specjalnego głośnika o impedancji 500 omów. Chociaż ten OTL był godnym pochwały wczesnym krokiem, nie można go porównywać z OTL, które mogą obsługiwać obciążenia 8 ohmów. To był prawdziwy przełom w rozwoju Oteli. Lampy próżniowe nigdy nie były przeznaczone do bezpośredniego sterowania tak niskiej impedancji. Teoretycznie nie powinno być to ani możliwe, ani praktyczne, ale dobry OTL może to jednak zrobić i robi to dobrze. To właśnie te dwie cechy wyróżniają OTL -e spośród wszystkich innych wzmacniaczy i sprawiają, że wydają się one niemal magiczne. Po pierwsze, mają wspaniały potencjał dźwiękowy, po drugie, brak problemów związanych z transformatorami wyjściowymi. Kolejne i najsłynniejsze otl -e wyprodukował genialny Julius Futterman. Wyprodukował kilka różnych modeli. Jego OTL działa dobrze przy standardowych obciążeniach 8 ohmów. Później firmy takie jak New York Audio Labs i Foyer Components produkowały pochodne modeli Futermana OTL. Prawdopodobnie znajdą się jeszcze firmy, które będą mieć zapał Futermana. Obecnie najbardziej znane są Atmosphere. Są to pierwsze komercyjnie produkowane otl -e wykorzystujące topologię wyjściową cyrklotrona Wiggins'a. Ważną zaletą cyrklotrona jest to, że pozwala na pełne zrównoważenie stopnia wyjściowego. Obie połówki stopnia wyjściowego są identyczne. Umożliwia to bezpośrednie połączenie z głośnikiem bez przepływu prądu stałego. Przez głośnik. Jakie wytyczne projektowe założył sobie pan Alan Kimmel? Najpierw musiał ustalić, która lampa wyjściowa jest najlepsza i najbardziej wydajna do tego zadania. Praca Juliusza Futermana doprowadziła go do wniosku, że idealnym rozwiązaniem będą lampy przemiatania te od telewizji. W tamtym czasie preferowaną lampą do bloków odchylania był typ 6LF6. Również w tamtym czasie najbardziej dostępnym triodowym kandydatem był typ 6 AS7, czyli 6080. To nie był konkurs. 6AS7 nie mógł konkurować z mocą i wydajnością potężnego 6LF6. Alan Kimmel przypuszcza, że mógłby uzyskać porównywalne wyniki z wystarczającą ilością lamp 6AS7, ale nie chciał używać milionów lamp wyjściowych. Dodatkowo 6LF6 wymaga tylko 2A prądu żarnika w porównaniu z 2,5A dla 6AS7. Lampy przemiatania mają niskie dla siatek ekranujących napięcie. Dla większości lamp przemiatających wystarczające jest 150V. Juliusz Futerman uzyskał największą wydajność z modelu 6LF6, gdy napięcie jej siatki ekranującej zostało podniesione do poziomu zbliżonego do maksymalnego, znamionowego napięcia siatki ekranującej tej lampy, które wynosi około 270V. Kiedy jednak kilka lat temu Alan Kimmel budował OTL, dostępne były lampy 6LF6. Lampa ta świetnie sprawdza się w tym OTL-u, jednak w chwili pisania tego artykułu była za droga i za rzadka. Więc konstruktor przerobił OTL-a tak, aby zamiast tego można było użyć lamp wyjściowych typu 6KG6. Ten typ jest bardzo podobny do typu 6LF 6. Główna różnica polega na tym, że 6KG 6 ma dużą dziewięciopinową podstawę magnawal zamiast dwunastopinowej. 6KG 6 był produkowany przez dwie firmy Svetłana i EI. Autor użył modelu EL509, czyli 6KG6 firmy świetlana, której cena w chwili pisania artykułu wynosiła 33 dolary za sztukę. Żarnik w lampie EL509 firmy świetlana pobiera 2,5 ampera. Pozostałe wersje tej lampy pobierają około 2 amperów prądu. Następnym zadaniem konstrukcyjnym było znalezienie najlepszej topologii obwodu. Autor zawsze chciał czegoś innowacyjnego. Po co powielać istniejące projekty? Autor chciał, aby ten OTL miał doskonałą wydajność czyli zbalansowane wyjście, możliwość akceptowania wejścia symetrycznego bądź niesymetrycznego a przede wszystkim bezkompromisową wierność. Było zatem jasne, że stopień wyjściowy musiałby być pewnego rodzaju obwodem wtórnika katodowego. Czyli po angielsku Catered Follower, ponieważ miał największe szanse na bezpośrednie wysterowanie typowej charakterystyki głośnika ośmiomowego. Topologia wyjścia w OTL-u Juliusza Futtermana jest typu Totem Pole, ale Alan Kimmel wybrał stopień wyjściowy nazwany na część pana A.M. Wigginsa Wiggins Circlotron, ponieważ spełniał wszystkie jego preferencje co do stopnia wyjściowego. O wzmacniaczu Wigginsa możecie obejrzeć film na moim kanale. Pan Alan początkowo zamierzał eksploatować lampy wyjściowe w standardowym trybie pentodowym, zasilając siatkę ekranujące napięciem stałym podążającym za katodami. Jednak w celu uzyskania dobrej wydajności mogło to wymagać nieco wyższego napięcia stałego dla tych siatek. Zamiast tego zdecydował się najbardziej efektywne sterowanie lampami wyjściowymi. Urządzenie przepuszczające zasilanie siatki ekranującej jest modulowane tym samym sygnałem sterującym, co siatki pierwsze lamp wyjściowych. To jeszcze bardziej zwiększa wydajność przekształcając lampy wyjściowe w lampy Super Cathode Follower. Jeśli chcesz, możesz nazwać to trybem rozszerzonym. Tryb rozszerzony zapewnia bardzo dobrą wydajność przy stosunkowo niskim napięciu 225 V na siatkach. Autor wybrał więc pentodę w pokładzie wtórnika katodowego, która, nawiasem mówiąc, jest tym, czego w stopniu wyjściowym użył oryginalny wzmacniacz Wigginsa. W ten sposób otrzymał zbalansowany stopień wyjściowy Wigginsa Cyrklotron, wykorzystujący lampę telewizyjną pracującą w trybie rozszerzonym. To, plus fakt, że lampy wyjściowe pracują na biegu jałowym przy około 1 trzeciej mocy admisyjnej anody, oznacza, że działają one konserwatywnie i wydajnie. Żywotność lampy można dodatkowo wydłużyć, przełączając przełącznik funkcji S1 na miód. Oprócz wyciszenia sygnału, przełącznik ten zwiększa również ujemne napięcie polaryzacji na siatkach sterujących lamp wyjściowych, redukując prąd katody do ułamka prądu roboczego. Dlatego miód w rzeczywistości to miód standby. Następnym zadaniem było uzyskanie najlepszego obwodu wstępnego i sterującego. Autor chciał, żeby był w stanie akceptować wejścia symetryczne i niesymetryczne. Najlepszym stopniem wejściowym był zatem stopień mu, który może obsługiwać oba typy wejść, ponieważ każda podwójna trioda, która może obsłużyć kilka miliamperów, będzie działać jako lampa pierwsza. Autor zaleca typ 6SN7. Chociaż można użyć 12AU7. Nie jest to wymagane, ale dobrze zasilać żarniki lampy V1 stabilizowanym prądem stałym. Na pentodowy wtórnik katodowy, na górze V1, autor wybrał typ 6U8, jodopentodę, czyli lampę V2. Zioda V2 jest odwracaczem fazy dla stopni przeciwsobnych. Alan chciał inwerter, którego równowaga prądu przemiennego nigdy się nie zmienia, ponieważ ten OTL jest nieco wrażliwy na wewnętrzną równowagę prądu przemiennego z obrabianego sygnału. Jeśli wewnętrzna równowaga AC jest wyłączona, powoduje to niewielkie napięcie stałe na wyjściu. Kiedy ten problem pojawił się w przypadku innych odwracaczy fazy, których autor próbował, efekt ten był najwyraźniej niesłyszalny, ale powodował przepływ nieco dodatkowego zmarnowanego prądu stałego przez stopień wyjściowy i głośnik. Rozwiązaniem było zastosowanie inwertera fazowego katodyna, podzielonym obciążeniem po naszemu. Niektórzy też nazywają go Concertina. Nawiasem mówiąc, był to ulubiony inwerter fazy Juliusza Fatermana. Jego równowaga dla sygnału jest określana wyłącznie na podstawie stosunku wartości rezystorów anodowych i katodowych, a nie na podstawie wzmocnienia lampy, starzenia się lampy czy czegokolwiek innego. Omówmy teraz ujemne sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach. Połączenie transformatora wyjściowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym może być problematyczne ze względu na przesunięcia fazowe transformatora na obu końcach częstotliwości sygnału. Bez transformatora wyjściowego, ujemne sprzężenie zwrotne nie musi być straszydłem, jak niektórzy uważają. Ktoś powie, że wzmacniacze tranzystorowe mają ujemne sprzężenie zwrotne i nie mają transformatora wyjściowego, a mimo to potrafią zagrać ostro i nieprzyjemnie. Autor oświadcza: Wzmocnienie w pętli otwartej typowego wzmacniacza półprzewodnikowego jest ogromne i to w dużej mierze jest powód, dla którego wiele wzmacniaczy półprzewodnikowych brzmi tak, jak brzmi. Wszystkie te ujemne cechy są unikane w OTL-ach. Stopień wyjściowy lampowego wzmacniacza beztransformatorowego to tak naprawdę symetryczna para buforów. Każdy z nich jest zasilany przez własny wzmacniacz różnicowy, czyli odpowiednio lampy V3 i V4. Sygnał sterujący jest podawany na nieodwracające wejście każdego wzmacniacza różnicowego, a 100% ujemnego sprzężenia zwrotnego jest podawane na wejście odwracające. Para wzmacniaczy różnicowych V3 V4 ma dodatkową funkcję. W tym stopniu wbudowany jest zmodyfikowany tak zwany kompresor fazowy, który zmniejsza impedancję wyjściową tego stopnia i ogólny poziom brumu i szumu. Więcej informacji na temat kompresora fazy można znaleźć w podręczniku projektanta radiotronu Langforda Smyfa Trona 528. Napięcie zasilania B, dla V3B, V4B. V5 i V6 jest ładowane do wartości zbliżonej do wyższego napięcia, dzięki czemu te stopnie mogą zapewnić duże wahania napięcia, kiedy zostanie on do tego zmuszony. To jest bootstrap i jest on realizowany po prostu przez pobieranie B+, dla tych stopni, spływających zasilaczy. Następna jest para wtórników katodowych V5 i V6, które sterują lampy wyjściowe. Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową, konieczna jest możliwość sterowania lamp wyjściowych prądem siatkowym. Wymaga to wtórnika katodowego, którego wyjście jest bezpośrednio połączone z siatkami lamp wyjściowych. W tym stopniu potrzebne są pary triod, które mają dość dobrą zdolność przenoszenia prądu, dużą transkonduktancję i które tolerują 300 V. Para 5687 dała doskonałą wydajność, podobnie jak para 7119. Właściwie wystarczy pojedyncza 5687 lub 7119. Jeżeli użyjesz tutaj tylko jednej lampy, jej żarnik powinien być zasilany przez uzwojenie żarnika inne niż zasilacze pływające. W tym przypadku dla tej lampy możesz zastosować uzwojenie 6V lub 12V. Anoda tej triody V5 lub V6 we wtórniku katodowym podąża za jej katodą. To jest analogiczne do siatki kranującej wtórnika katodowego pentody podążającej za jej katodą. Powoduje to, że wtórnik katodowy triodowy działa jak wtórnik katodowy pentodowy. Przypis na temat prądu siatkowego. Gdy napotkany zostanie prąd siatkowy, nie należy stosować rezystorów blokujących siatkę GS o dużej wartości w siatkach sterujących lamp wyjściowych, ponieważ mogłoby to nieco ograniczyć prąd siatki. Dla większości lamp z wyjątkiem kilku tak zwanych typów polaryzacja zero autor stwierdził, że 150 ohmów jest dobrą, uniwersalną wartością dla rezystorów antyperzytowych GS. Napięcie polaryzacji pochodzi zarówno ze źródeł stabilizowanych, jak i niestabilizowanych co daje częściowo stabilizowane napięcie polaryzacji. Jeśli napięcie polaryzacji stopnia wyjściowego jest stabilizowane w 100%, prąd anodowy lampy wyjściowej rośnie i spada wraz ze wzrostem i spadkiem napięcia sieciowego. Jeśli napięcie polaryzacji nie jest w ogóle stabilizowane, prąd anody zachowuje się odwrotnie. Spada wraz ze wzrostem i rośnie wraz ze spadkiem napięcia sieciowego. Ta pierwsza. Lub druga sytuacja prawdopodobnie dotyczy większości wzmacniaczy lampowych. Autor odkrył, że częściowo stabilizowane napięcie polaryzacji utrzymuje prąd anody stopnia wyjściowego na dość stałym poziomie, pomimo zmian napięcia sieciowego. Konstrukcja. Każdy blok OTL powinien być zbudowany w dwóch osobnych obudowach jednej dla obwodów wzmacniacza i drugi dla zasilacza. To najlepszy sposób na zbudowanie większości wzmacniaczy, technika rozsławiona przez klasyczne wzmacniacze McIntosha z początku złotego wieku lampowego audio. Ta technika dwóch obudów minimalizuje szum, ułatwia konstrukcję i ułatwia obsługę wzmacniacza. Za pomocą złączy należy połączyć obudowę zasilacza z obudową wzmacniacza. I dla bezpieczeństwa należy stosować złącza żeńskie do zasilacza i złącza męskie do wzmacniacza, tak żeby żadne odsłonięte piny nie były pod wysokim napięciem. Należy użyć złącza prądowego do zasilania żarników i anod stopnia wyjściowego to jest zasilaczy pływających. Złącza o niższym prądzie może być użyte do zasilania obwodów sterowników. Większość kondensatorów zasilających powinna być umieszczona w obudowie wzmacniacza. Linie kreskowane na schemacie oznaczają podział na zasilacz i wzmacniacz. Elementy na lewo od linii przerywanej powinny znajdować się w obudowie zasilacza, natomiast elementy na prawo od linii przerywanej powinny znajdować się w obudowie wzmacniacza. Zasilanie bezpotencjałowe stopnia wyjściowego pokazano na rysunku trzecim. Na monoblok wymagane są dwa takie zasilacze. Każde uzwojenie 130 V prądu zmiennego dostarcza z transformatora izolującego prąd o natężeniu 3 A. Wyższy prąd powodował był oczywiście sztywniejsze zasilanie anot i wyższą moc wyjściową z otl -a. Zamiast dwóch oddzielnych transformatorów na monoblok można użyć jednego transformatora z dwoma uzwojeniami wtórnymi 130 V. Po wyprostowaniu i przefiltrowaniu 130 V daje około 180 V prądu stałego dla anot lamp wyjściowych. Ponieważ strony wtórne transformatorów śledzą sygnał wyjściowy OTL w stopniu wyjściowym cyrklotron, idealnie byłoby zastosować transformatory, które mają niską pojemność od strony pierwotnej do wtórnej to znaczy transformatory o wysokiej klasie izolacji jednak niska impedancja wyjściowa wzmacniacza powinna umożliwić dobrą współpracę ze zwykłymi transformatorami sieciowymi nota redaktora technicznego jeśli tego typu obwodzie tylko tron wystąpi lekkie brzęczenie może być to spowodowane szumem przełączania prostowników z zasilaczu pływający prostowniki o dużej prędkości mogą pomóc w zmniejszeniu tego zjawiska albo obwód RC w obwodzie wtórnym transformatora Surowe napięcie B, do zasilania dwóch siatek ekranujących, pochodzi z napięcia pełnofalowego podwajacza, który pobiera moc z każdego odpowiedniego źródła zasilania anody i do niego się odnosi. Elementy przepuszczające prąd na każdą z siatek ekranujących mocowane są do dużych radiatorów, gdyż muszą odprowadzić sporo energii. Jeden z takich radiatorów widoczny jest na zdjęciu prototypu. Jako element zasilający siatkę ekranującą, autor wybrał IRF-710 ze względu na jego niską pojemność wyjściową, CSS. Autor poleca jeden bezpiecznik złożny 7 lub 8 Amperów na stronie AC dla wszystkich zasilaczy w jednym monobloku. Zalecany jest inny mały bezpiecznik 3,4 Ampera do 1 Ampera po stronie pierwotnej zasilaczy. Uzwojenie pierwotne każdego transformatora powinno być spolaryzowane. O co chodzi? Autor opisuje sposób polaryzacji tych transformatorów. Podłącz woltomierz prądu przemiennego o wysokim zakresie pomiędzy uziemienia i obudowy. Podłącz przewód testowy zasilający prądu przemiennego do jednego z transformatorów. Podłącz kabel zasilający i zanotuj odczyty woltomierza. Odwróć polaryzację przewodu testowego i powtórz krok poprzedni. Jedna z dwóch polaryzacji zapewnia niższy odczyt napięcia. Jest to preferowana polaryzacja dla tego transformatora. Oznacz odpowiednio przewody pierwotne tego transformatora. Powtórz poprzednie kroki dla każdego transformatora. Podczas sprawdzania polaryzacji każdego transformatora pozostałe transformatory nie mogą być podłączone do linii zasilającej. Autor nakazuje zachować przy tym największe środki i ostrożności. Korzyści wynikające z tej pierwotnej polaryzacji są dwojakie: większa niezawodność i bezpieczeństwo i może wystąpić również poprawa dźwięku. Procedurę tę. Po raz pierwszy autor ujrzał u Tomatu Taya wiele lat temu, i jest to nawet dobry pomysł w przypadku wszystkich innych wzmacniaczy. Aby być konserwatywnym, autor nazywa ten wzmacniacz urządzeniem o mocy 150 W. Chociaż zbudował prototyp z 8 lampami wyjściowymi, można to użyć dwóch, czterech, 6, 8, 10, 12 lub 14 lamp. W zależności od wymaganej mocy. Obie strony stopnia wyjściowego powinny mieć oczywiście taką samą ilość lamp. Należy pamiętać, że w przypadku użycia mniejszej liczby lamp wyjściowych impedancja wyjściowa będzie nieco wyższa. Autor zaleca umieszczenie gniazd lamp wyjściowych w odległości około 3 cali od siebie i od wszystkiego innego, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie. Do tych lamp wyjściowych wymagane są podstawki lampowe Magnoval. Należy pamiętać, że nóżki Magnoval są większe niż bardziej popularne nóżki Nowar. W chwili pisania tego artykułu gniazda Magnoval do montażu w obudowie są sprzedawane przez firmę Skietpana jako część numer SK509 po 2 dolary za sztukę. Gniazdo to jest w 100% ceramiczne. I wymaga starannego montażu, aby uniknąć uszkodzenia. Autor zamontował gniazda na górze obudowy za pomocą cienkiej podkładki z włókna pomiędzy łbem każdej śruby a gniazdem. Teraz informacja o nakładkach anodowych, czyli tych kapturkach nakładanych na lampę. Nasadka górna typu 6KG6 ma średnicę 1,4 cala. Jest to najmniejszy rozmiar stosowany w lampach 6J7 i 6K7. Świetlana ma teraz w ofercie odpowiednią nasadkę nodową, model PC509, za 8,5 dolara za sztukę. Inną opcją jest użycie zacisków końcówek z oprawek bezpiecznikowych. Wiadomo, że niektórzy ludzie po prostu przylotowywują płytkę metalową do górnej pokrywy lampy, do tego wystającego bolca, ale to może unieważnić gwarancję na lampę. W każdym przypadku należy upewnić się, że połączenie górnego kapturka jest dobrze izolowane. Niedopuszczalne są jakieś druty, szpilki, agrawki zakładane na takie lampy i odsłonięte napięcie. Wysokie napięcie prądu stałego może zabić każdy żywy organizm, może spowodować krzywdę, tobie, dzieciom, kotu, psu. Także naprawdę należy to izolować i dobrze chronić. Zdecydowanie zaleca się umieszczenie bezpiecznika typu szybkiego w szeregu z jedną z końcówek głośnika. Prototyp był niezawodny i bezproblemowy, ale bezpiecznik głośnika zapewnia dodatkowy margines bezpieczeństwa. Kolejny margines bezpieczeństwa zapewniają małe rezystory foliowe 150 omów i mocy 1/4 W, które są podłączane do siatki hamującej. To jest siatka numer 3 każdej lampy wyjściowej. Jedyną funkcją rezystora tłumiącego jest działanie w mało prawdopodobnym przypadku zwarcia między siatką hamującą a anodą lampy. Jako grupa lampy do bloków odchylania były bardziej podatne na tego typu zwarcia niż inne lampy. Autor nazwał te rezystory zapobiegające katastrofalnym zwarciom. S. Nie zastępuj ich rezystorami o większej mocy ani rezystorami niefoliowymi. Ponieważ istnieje tylko jedna regulacja biasu, konieczne jest użycie dopasowanego oktetu lamp wyjściowych na monoblok. Jeśli nie możesz znaleźć pasującego oktetu, następnym, najlepszym rozwiązaniem będą dwa dopasowane kwartety. Regulacje po montażu. Należy ustawić potencjometr bias na maksymalny opór, potencjometry DC i AC Balance w pozycji środkowej. Nie należy podłączać jeszcze obciążenia do wyjścia OTL-a. Gdy przełącznik funkcji jest ustawiony na unbalance, Należy ustawić polaryzację tak, aby przez każdą anodę lampy wyjściowej przepływało średnio około 77 mA, wytwarzając około 77 mV prądu stałego na każdym pomiarowym rezystorze anodowym o rezystancji 1 Ω. Można zainstalować gniazda pinowe do montowania rezystorów 1Ohm. Autor zainstalował prosty obwód miernika w prototypie, aby monitorować spadek na rezystorach 1Ohm. Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zmiany zakresu napięcia polaryzacji, należy zmienić wartość rezystora z zakresu polaryzacji RBR pokazanego jako 62 kg na rysunku 2. Większa wartość daje większe napięcie polaryzacji i odwrotnie. Sytuacje, które wymagałyby innego napięcia polaryzacji, to. Używanie triod innych niż Typ5687 dla V5 i V6 i stosowanie innego typu lamp wyjściowych. Następnie należy wyregulować DC Balance dla minimalnego napięcia wyjściowego. Następnie należy podłączyć sztuczne obciążenie do otl -a. Następnie należy podać falę w 1 kHz do otl dając moc wyjściową około 10 V RMS i wyregulować AC Balance dla minimalnego przesunięcia napięcia wyjściowego DC. Następnie należy ponownie sprawdzić bias i DC Balance. Po wymianie lamp wyjściowych lub V5 i V6, należy ponownie wyregulować bias i balans prądu stałego. Uwaga! Podczas testów laboratoryjnych dowolnego OTL, szczególnie przy testach mocy wyjściowej w stanie ustalonym, nie należy przepuszczać fali idealnej ani innych powtarzających się przebiegów przez OTL-a dłużej niż jest to absolutnie konieczne, aby zminimalizować zużycie lamp wyjściowych. Ten OTL będzie pracował z obciążeniem 4 ohmy, ale nie jest to idealne dopasowanie. Bezpośrednie sterowanie obciążeniem 8 ohmów jest sporym osiągnięciem w przypadku lamp, ale wymaganie od lamp bezpośredniego sterowania obciążeniem 4 ohmów jest przesadą. Układy miękkiego rozruchu autor poleca dla większości wzmacniaczy, łącznie z tym, szczególnie do wzmacniaczy, które mają drogi stopień wyjściowy. Dobrą praktyką jest ustawienie OTL-a w trybie mute standby podczas rozgrzewania. Dobrym pomysłem jest również zainstalowanie oddzielnych linii prądu przemiennego dla wzmacniaczy mocy, zwłaszcza jeśli wzmacniacze mogą generować pewną moc. Tutaj redaktor techniczny dodaje, że należy się upewnić, że między obiema liniami zasilania sieci nie ma pętli uziemienia. Audiofile donoszą, że słuchanie muzyki przez ten OTL odkrywa czystą muzykę, zwartą, niewymagającą wysiłku. No i przede wszystkim jest to bardzo muzykalny wzmacniacz w całym spektrum dźwięku. Kilka danych technicznych. Pomiary wykonywane w prototypie przy 1 kHz i obciążeniu 8 ohmów, jeśli nie zaznaczono inaczej. Praca z 8 lampami mocy. Odpowiedź częstotliwościowa w odniesieniu do 10 W przy 1 kHz to pasmo od 16 Hz do 26 kHz z nieliniowością 30 dB. Moc ciągła 230 W RMS na obciążeniu 16 ohmów, 210 W rms na obciążeniu 8 ohmów i 140 W RMS na obciążeniu 4 ohmów. I tutaj wypływają ograniczenia zasilania. Autor dodaje, że kiedy dokonywał pomiarów maksymalnej mocy wyjściowej, zasilanie anod stopnia wyjściowego zostało dość mocno obniżone. Zasilacze siatek ekranujących, które pobierają energię zasilacza nadowych, również zostały nieco obniżone. Zniekształcenie nieliniowe 8% przy 5 W mocy RMS, 30% przy 50 W RMS i 35 przy 150 W RMS. Impedancja wyjściowa to pół oma. Czułość wejściowa, wejście niesymetryczne 1,7 V RMS dla uzyskania pełnej mocy wyjściowej i wejście symetryczne 2 x 0,85 V RMS dla uzyskania pełnej mocy wyjściowej. Łączne całkowite rozpraszanie mocy na biegu jałowym przez wszystkie lampy łącznie z żarzeniem 240 W. I to jest koniec tego opisu. Jak widzicie, wzmacniacz OTL z wieloma lampami, bezkompromisowe wykonanie, najczęściej sprowadza się właśnie do układu cyrklotrona. Ja o tym też mówiłem w przypadku omawiania wzmacniaczy cyrklotron, że mają one niską impenację wyjściową, nadają się do sterowania bezpośrednio lampami albo przez autotransformator. Jeżeli ktoś boi się odłączać bezpośrednio do wyjścia drogiej kolumny, może zastosować prosty autotransformator, taką cewkę z odczepami, na których wyprowadzi sobie tutaj obciążenie do głośnika. Jeżeli by ktoś chciał zrobić ten wzmacniacz, to jeszcze raz przypominam, prasa z lampami jest niebezpieczna, tam jest wysokie napięcie zasilania, także wszystko należy robić z rozsądkiem. Każdy chętny do wykonania tego wzmacniacza ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie, za bezpieczeństwo. Ja, jako autor tego filmu, przedstawiający wam cudzy projekt, nie ponoszę odpowiedzialności za problemy techniczne, porażenie prądem, uszczerbek na zdrowiu czy uszczerbek w mieniu. Każdy z Was musi wiedzieć, jak pracować z prądem elektrycznym, żeby cokolwiek lampami robić. Następnym razem zajmiemy się już podsumowaniem wzmacniacza OTL. Do następnego razu. Cześć.